Cześć wszystkim. Szybkie wideo o nowych update'ach na wasze Tesle, o retrofit MCU1 na MCU2, czyli wymiana Tegry na Intel. I czy można to zrobić w oficjalnym serwisie Tesle w ząbkach na amerykańskie samochody, na samochody Tesla z czarnej listy i tak dalej. Chodzi o update'y, to tu jest bardzo wszystko proste. Można codziennie wysyłać przez aplikację albo na mail pisać do wszystkich, do Stanów, do ząbek, do Niemców, nie wiem gdzie jeszcze, maile, że proszę przyspieszyć, proszę wysłać nową aplikację, bo już 3 miesiące nic nie dostawałem, a mój sąsiad ma tam coś tam i już dostał i tak dalej. To proszę po prostu zaoszczędzić swój czas, to najpierw, i czas pracowników, którzy tyś obsługują i muszą po prostu te wszystkie wnioski usuwać, bo i tak nie wyczarują. I tak nie wyczaruję tego, czego po prostu nie ma. Jak nie ma na państwa samochód jeszcze nowego update'u na centralnym serwerze Tesli, którym nikt tego wcześniej nie wyczaruje i nie wyśle tego update'u, jak nie ma. I teraz o szczegóły. Na przykład, kto ma Tegrę Model S i Model X, tam pierwsze 16-17 lata, to niestety nie dostanie tego update'u i tych update'ów, którzy mają już Tesly 18, połowa 18 i do dzisiaj roczniki, którzy mają Intel. Bo dla Intelu są inne update'y, dla Tegry są inne. Dlatego na przykład najwcześniejszy, który może dostać Model S update, Tegra do 16 roku, to jest 2020.36, jak dobrze pamiętam. Model X, który mają też Intel, też dostają 2020.37, bo ja mam ten ostatni, chyba 2 miesiące temu dostałem go i mi pisze normalnie na ekranie, że masz samej ostatni update, nie martw się, nie bój się jeść z bananem na twarzy cały czas, zasuwaj i nie o czym się nie martw. Jak będzie nowy, i on ci wyśle nowy. Nie musisz tracić swój czas, wpisywać w aplikację i tak dalej, że proszę wysłać update, bo już miesiąc nic nie dostawałem. Chcę jeszcze. No. I teraz o co chodzi z tym Intelem i Tegrą wymianą MCU1 na MCU2. Tu bardzo szybko postaram się też odpowiedzieć na te zapytania, które je najczęściej mi zadawali. Najpierw o samochodach ze Stanów i samochodów z czarnej listy, czyli te unsupported. Jak jeszcze pracowałem w Tesli, jeszcze my byliśmy na Powsińskiej tutaj w Warszawie, to nie wolno było zamawiać żadnych części do samochodów amerykańskich, którzy się różnili z europejskimi, czyli nawet baterii nie wolno było zamówić, no a tym bardziej MCU, który się dużo różnił się od europejskiego. Dlatego wcześniej tego nie można było robić, później się okazało, że jednak wysyłali te dla retrofitów MCU1 na MCU2 amerykańskie, również i do Warszawy przyjeżdżali samochody amerykańskie, im robili ten retrofit. A teraz w tej chwili, jak nie ma ich na stanie w Tilburgu, w głównym magazynie w Europie, a teraz przejechać samochodem amerykańskim i zrobić sobie retrofit w oficjalnym serwisie MCU1 na MCU2, czyli Tegrę na Intel. Kiedy się pojawią, nie wiadomo, także po prostu raz na miesiąc, raz na dwa miesiące pytać. Tym bardziej, że teraz z dużą ilością zamówień i z dużą ilością roboty na koniec kwartalu postanowiła Tesla w ząbkach, że nie zamawia dla klientów
części do odsprzedania, do sprzedania, tylko jak to jest zapis na serwis albo potrzebuję do serwisu, żeby też te rozumie, jak wam teraz nie odpisują albo coś jeszcze, no to proszę z rozumieniem do tym się podchodzić. Cena. Ważna w amerykańskich samochodach, żeby tak już przejść do europejskich na gwarancję i tak dalej, że nawet jak macie unsupported cars amerykański, też da się zrobić tego retrofita, oczywiście odpłatnie, ale no ten właśnie retrofit płatny dla wszystkich, ale jak nie było robione na waszym samochodzie jeszcze tego high voltage testu, to niestety trzeba będzie go też zrobić i koszt za ten high voltage test 3000 zlotych, jak dobrze pamiętam, albo 640 euro trzeba będzie zapłacić, bo bez tego nie da się nic zrobić czy z samochodami z czarnej listy, czyli unsupported. Dalej, teraz przechodzimy o cenę, a później takie szczegóły jeszcze o europejskich. Ceny na kto ma pierwszy autopilot AP1, czyli pierwszej generacji autopilota, cena jest na taki retrofit 7000 zł. Kto ma 2.0, 2.5, dla tych retrofit taki kosztuje 9000 zł. Wcześniej kosztowało 11, teraz 9. Bardzo dobrze. Ja mam Tegrę 16 rok, nazbieram 7000, bo mam pierwszy autopilot i też oczywiście sobie wymienię, bo ty bajerę wszystkie ten YouTube, ten Netflix, te gry nowsze i te oprogramowania i tak dalej, by mi pasowało. No i najważniejsze, że nie mam żadnych zarzutów do tej Tegry, co mam teraz. Karty pamięci wymienione na 64 GB z 8 za darmo. W Tesle, w ząbkach nic nie zacina, wszystko działa dobrze. Nie wiem, ale tak żeby było, żeby był ten YouTube i był ten Netflix i tak dalej, z czego bardzo, bardzo rzadko naprawdę się korzystam, bo nie ma czasu na superchargerach i na tych ładowarkach coś robić. No właśnie teraz mam trochę czasu, na ładowarki stoję, ale no bardzo, bardzo mało tego czasu na szybkich ładowarkach. Staram się oczywiście się ładować na stacjach ładowania 100 kW i powyżej, bo na tych 50, które wcześniej były, no po prostu już szkoda czasu. Jak te 40 kW wchodzi, no to już mi się nudzi na takich stacjach. Kilka takich szczególnych rzeczy, którzy nie wszyscy wiedzą o tym, ale to jest bardzo ważne. Pierwsze, że jak masz tą Tegrę i jeszcze nie zapłaciłeś 500 euro za LTE, czyli masz do tej pory jeszcze te 3G, czyli H+, internet, w cenie retrofitu Tegrę na Intel masz w cenie ten LTE, czyli dostaniesz, można powiedzieć, za darmo LTE, jak do tej pory jeszcze nie ma na waszym samochodzie. Druga sprawa, druga rzecz, to już tak nie bardzo przyjemnie, ale w Intelu, na który się wymieniają, nie ma możliwości słuchania FM radio, czyli po prostu nie ma tego modula, czyli samego FM radio nie ma. Dlatego to jest opcja do kupienia, też to kosztuje chyba jakieś tam 500 czy ileś euro. No, nie pamiętam ceny, bo tak naprawdę można włączyć sobie tego streama, można tego tunnels, można Spotify słuchać, także nie wiem, czy ktoś teraz słucha na taki i ktoś radio słuchać. To musi być jakaś, nie wiem, jakaś wioska, gdzie nie ma w ogóle internetu, LTE i tak dalej, żeby słuchać radio. Tym bardziej, że ja staram, no nie to, że staram się, po prostu nie słucham go, tylko dlatego, że co 3 minuty ja wysłuchuję te bloki reklam po 15 minut, 5 minut muzyki, 15 minut reklamy. No, szkoda po prostu swoich uszy i mózgu. Wystarcza i tak tego wszystkiego dobrego. Co jeszcze? Chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. I tak już widzę, że 10 minut zapisuję te wideo. Wszystkim życzę miłego dnia, miłej nocy, miłego wieczoru, miłego poranku, kto patrzy w jaki czas.
jak najszybciej przesiadać na elektryki. Nie wiem, jak chyba jak ktoś nie ma elektryka, to do tej pory nie dosłuchał moje wideo, ale jednak wszystkim życzę przesiadki jak najszybciej na elektryki. O zakupie stacji ładowania 100 kW i wyżej, bo inne nie polecam po prostu teraz. Zapraszam też do kontaktu. Od niedawna pracuję w największego producenta w Polsce stacji takich DC. Zapraszam do odlajkowania tego wideo. Jak się spodobało, jak nie, stawimy łapkę w dół. Subskrypcję poproszę bardzo. Jak jakieś są zapytania, bardzo proszę po tym wideo napisać komentarze, to też daję do góry, troszeczkę przesuwa do przodu te wideo. No i tyle. Cześć wszystkim.